Kacper Tekieli nie żyje. Była żona alpinisty zabrała głos. Zamieściła poruszający wpis. Dorośliśmy przy sobie, a później puściliśmy siebie wolno, napisała Małgorzata Lebda. Co wiemy o pierwszej żonie Kacpra Tekielego? Kacper Tekieli zginął w Alpach podczas zejścia ze szczytu Jungfrau, 4158 metrów nad poziomem morza. Po tej tragedii Justyna Kowalczyk zabrała głos i zamieściła poruszający wpis, w którym wyznała, był moim wszystkim. Teraz okazuje się, że alpinistę we wzruszających słowach pożegnała też jego pierwsza żona, Małgorzata Lebda. Pisarka opublikowała poruszający wpis i podziękowała za 10 wspólnych lat. Była żona Kacpra Tekielego zabrała głos. Padły poruszające słowa. Małgorzata Lebda, pierwsza żona Kacpra Tekieli, po tragicznych wiadomościach na temat śmierci alpinisty w szwajcarskich Alpach zdecydowała się opublikować poruszające pożegnanie. Poetka w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie Kacpra Tekieli i podziękowała za wspólne lata, które jak sama pisze były inspirujące, ale i wymagające. Żegnaj Kacper, jestem wdzięczna za te ponad 10 lat, w których sobie towarzyszyliśmy. Inspirujący, mocny, wymagający był to czas. Dorośliśmy przy sobie, a później puściliśmy siebie wolno. I za to też dziękuję. Łączę się w bólu ze wszystkimi, dla których Kacper był bliskim człowiekiem. A jest takich wielu i wiele. Niech nasz ból przemieni się w coś dobrego. Dolomity 2013. Fani poetki są poruszeni jej pięknym pożegnaniem. Małgorzata Lebda jednak jest nie tylko poetką, fotografką, ale i biegaczką górską, a aktywność sportowa zawsze pełniła w jej życiu ważną rolę. W jednym z wywiadów dla czaskultury.pl Małgorzata Lebda przyznała, że uwielbia wyzwania i biega ultramaratony, a także kocha wspinanie. Poetka wspomniała wtedy o Kacprze Tekielim. Podobnie jak wspinanie, mój mąż jest himalaistą, mam więc ułatwiony dostęp do tego typu aktywności, z czego często korzystam. Innym skutecznym sposobem są po prostu podróże, to jest dla mnie ładowanie akumulatorów, mówiła Małgorzata Lebda w 2017 roku. Poetka w tym samym wywiadzie przyznała, że mieszkała wtedy z mężem w kamienicy na pograniczu miasta i wsi. Mieszkamy w kamienicy na najwyższym piętrze. Historia naszego zamieszkania tam jest nieco dziwna. Ponadto niewiele wiadomo o małżeństwie Małgorzaty Lebdy i Kacpra Tekieli oprócz tego, że byli razem przez 10 lat. Teraz poetka opublikowała dawne zdjęcia byłego męża i pożegnała go wyjątkowymi słowami. Kacper Tekieli miał zaledwie 38 lat. Drugą żoną Kacpra Tekieli była Justyna Kowalczyk. Para wzięła ślub w 2020 roku, a rok później na świat przyszedł ich syn Hugo. Biegaczka i alpinista nigdy nie ukrywali, że syn był dla nich największym szczęściem.